Przechodzimy do punktu H, projekt Komisji Architektury. Bardzo proszę pana przewodniczącego komisji o odczytanie projektu. Dotyczy opinii lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa kanalizacji w gminie Wieliczka. Zadanie Z15, budowa kolektora w Łodzi, transport Skokotowa i Śledziowic na działkach 290/4, 289/2, 291/12, 286/7, obręb 105 podwórza. Jest to granica Krakowa w rejonie Wyjaśnińskiego i Zarzyńskiego. Opiniuje się pozytywnie lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą, jak przeczytałem, na działkach, jak przeczytałem, uchwała, która przecież nie podjęcia. Budowa kolektora jest konieczna. Inwestor powinien zapewnić rezerwę odbioru ścieków z ulic Jasińskiego i Zarzyńskiego. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Rozumiem, że to poprawi sytuację tam. No umożliwi w ogóle skanalizowanie ulicy Jasińskiego i Zarzyńskiego. No to jak tak jest, nie potrzeba. Głosować. Rozumiem. Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan czegoś? Dobrze, wobec tego poddaję projekt Komisji Architektury pod głosowanie Rady. Kto jest za przyjęciem projektu? 17 głosów. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że projekt Komisji Architektury został uchwalony.